Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam dzisiaj w sadzie, który prowadzimy razem z moją małżonką od 25 lat. Jesteśmy i smakoszami, i miłośnikami drzew śliwowych. Stoimy tutaj przed śliwą Dąbrowicka, która jest właśnie widać po cięciach wiosennych. Jedynie co trzeba będzie zrobić, to w sierpniu wytniemy właśnie takie dziko rosnące wilki, które najlepiej jest wycinać późnym latem. Sierpień jest dobrym miesiącem na właśnie przycinanie takich mało owocujących czy w ogóle nie owocujących. Natomiast generalnie drzewo powinno być przycięte wczesną wiosną z racji tej, że wtedy najmniej choruje. Ale musimy również pamiętać o tym, żeby każde cięcie posmarować pastą ogrodniczą zawierającą jeszcze środek przeciw grzybicz. Dlatego, że tak wyglądają śliwy, one są piękne, naprawdę dostojne, jeżeli są dobrze cięte. Nie tniemy zimą, nie tniemy po zbiorach, dlatego, że wtedy zimą te cięcia są dla drzew, dla śliwy bolesne. Ona może zachorować, może mieć chorobę grzybową, ale przede wszystkim ona zakłócamy jej spokój zimowy. Pamiętajmy, że każde drzewo musi się przygotować na zimę. Już począwszy od sierpnia nie podlewamy. Musimy to drzewo przygotować do pory tej zimowej. Ono musi zdrewnieć, ono musi poczuć to, że już przestaje być drzewem owocującym. Ono musi tak troszeczkę przysnąć. Jeżeli bym miał Państwu doradzić, to proponowałbym u siebie w obejściu, w ogrodach czy na działkach zasadzić takie dobre śliwy. My tutaj mamy z żoną 15 odmian, ale myślę, że takie najlepsze, które są wczesną wiosną, to wczesne, najbardziej wczesne, to jest Diana i to jest Katinka. Bardzo dobre na ciasta drożdżowe. Później rzeczywiście, żeby mieć ciągłość ze śliwką, to powinniśmy zasadzić czaczańską lepotycę i właśnie dąbrowicką. To jest jej teraz ten czas dojrzewania. Ona jest bardzo dobra również na ciasta, ale jak ktoś jest smakoszem powideł, to już też zapraszam do dąbrowickiej śliwy. Później dobrą śliwą na wszystko, łącznie z nalewkami, jest Amers. Czyli pamiętajmy o tych odmianach. Dobrą śliwą na późne nasze jesienne wieczory, na również powidła, to jest zwykła węgierka. To jest ta węgierka, o której żeśmy już zapomnieli. Ona kiedyś rosła za stodołami. Ona kiedyś rosła w obejściach wszystkich gospodarstw. Dzisiaj jest szlachetną, najbardziej szlachetną odmianą węgierki, nadającą się na wszystko, łącznie ze śliwowicą. Natomiast najpóźniejszą, jeżeli będziemy chcieli, będziemy mieli kaprys zbierania śliwy pod koniec października, na początku listopada, to pamiętajmy o takiej odmianie, jaką jest prezenta. Jeżeli Państwa ten temat będzie interesował, to w następnym wideoblogu zaproszę Państwa do również porozmawiania o śliwkach, o ich cudowności i chymerności. Stare drzewa, jak dobrze owocują, nie ma mrozów, są dobrze odżywione, to i do 20 kg. Koniec, rwiemy.